Dzień dobry, witam Was w części drugiej treningu do mojego Ultra Gdańsk 530. Trzy te torby, wszystkie są dzisiaj potrzebne. No, jedna na pewno nie, ta z przodu, ale tam dzisiaj jest dron, bo chcę troszeczkę nagrać ruin zamku, do których się mam zamiar dostać. Dzisiaj trasa 250 km, mam nadzieję, że uda się. No i właśnie 250 km będę dzisiaj woził drona. Tak, żeby coś nagrać po prostu. Dobra, godzina kilka chwil po 9 rano. Piękna pogoda. Będzie jakieś 30 stopni dzisiaj. No to co? Udaję się na przejażdżkę. Zobaczymy jak będzie. Jedziemy. Właśnie komu tak wyznacza fajnie trasy? No, ciekawe, aczkolwiek na początek trasy takimi chaszczami na 250 km, no to spoko, nie? Kiedyś jechałem tędy, gdzieś tutaj powstaje ścieżka rowerowa, nie wiem dokładnie gdzie, gdzieś, o, że tak powiem. Na razie to przejazd kolejowy i chciałbym unikać takich dróg, bo mogę daleko nie dojechać. No właśnie, najlepiej poprowadzę rower, bo nie warto tutaj, słuchajcie, trzech minut zaoszczędzić, mogłem jechać normalnie asfaltem i już dawno byłbym już na miejscu. Mówię, zobaczę gdzie ta ścieżka rowerowa, no ale jej nie widzę. Chyba trochę w innym miejscu poszedłem, bo tam widzę, że coś tam jest jednak. No właśnie o to mi chodziło. O tą ścieżkę, a nie o tory. Ona prowadzi dalej jak kolejka wąskotorowa do Zbytomia jedzie w stronę miasteczka śląskiego. Jedziemy tutaj na chwilkę zamek Tarnowice Stare, a i zaraz tutaj koło Tarnowskich Gór chwilkę nam pokażę. To jest restauracja, bardzo fajnie. Zamek Tarnowice. A tam dalej. Hotel. Ale to już tego nie będziemy patrzeć. Tylko jedziemy dalej. Co chcę Wam powiedzieć? O tym, że jak wyznaczacie trasę na Wachu i trasa jest w trasie, że tak powiem, tam i z powrotem, no to głupoty idzie dostać. Komputer nie wie co zrobić. Już właśnie mam kilka razy tak miałem, że właśnie zgłupiał. No i trzeba było na zwykłą mapę zobaczyć, czy faktycznie on dobrze prowadzi. Niby mam w porządku, a znów coś mi kręci. Także zaraz zobaczę co i jak. Znów muszę zawrócić i nie wiem co i jak. Dzisiaj będzie bardzo gorąco, tak jak wcześniej powiedziałem. Trzeba będzie dbać o nawodnienie. To jest swoją drogą, jeszcze trzeba będzie. Natomiast Wachu głupieje strasznie, jak właśnie mam nałożoną trasę jedną na drugą. Musiałem zresetować, wgrać na nowo mapę. No i teraz zmądrzała i jedzie tak jak jej nakazałem. Nie jakieś tam pierdoły, zawracania i tak dalej, i tak dalej. Później mam coś ciekawego powiem, ale to później.
Tyczy się to trzeciego treningu. Problemy techniczne z kamerą. Minąłem Toszek. Teraz kieruję się na Opole drogą numer 94. Województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie. Witamy serdecznie. Wieża obserwacyjna w razie pożaru mają strażnicy, że tak powiem, wgląd na cały obszar leśny, a my tutaj mamy fajny teren, cały czas praktycznie, no tak jak widzicie z górki, już widzę drogę powrotną, jak będzie ciekawie wyglądać, tak będę musiał cisnąć cały czas do góry, już to czuję w nogach, słuchajcie. Ciasne Strzelce Opolskie. Musimy przebić się przez tą miejscowość. Piękny tutaj kościół, rat, nie wiem co to jest. Ale trzeba uważać. Także szybciutko to przejeżdżamy i spadamy dalej na Opole. No i wylądowałem na Orlenie. 80, 70 czy tam 80 km. No w sumie nic ciekawego. Trasa 94. Nie ma co nagrywać. Od dawien dawna już nic nie piłem takiego. 0% więc się nawodni dzisiaj. Woda kupiona na zapas. Na razie jest ok, choć no jakieś tam problemy są ze stopą niestety. A gdzie jadę w ogóle? Jadę, słuchajcie, do Kopice, dobrze mówię? Do parku w Kopicach. Tam jest zamek pewien, ruiny, niedostępne niestety. Dlatego wziąłem drona. Jakiś park tam, jakieś ruiny, takie podobne co u mnie w Orzechu są, takie ruiny romantyczne. Zobaczymy. Dobra. Koniec gadania, nie ma czasu. 2 godziny ponad na rowerze i gorąco jak cholera. Piję i spadam dalej. No i co? Moje pyszne racuchy. Trzeba je zjeść. Żebym się obżar, słuchajcie, tych racuchów z jabłkiem. Do tego piwo, którego już nie piłem już chyba z pół roku ponad, aby się nawodnić. Jestem pełniutki. No niestety trasa jest lipna. Głównymi drogami 94 z powrotem będzie ciekawie. Tam troszeczkę zaplanowałem inną trasę powrotną. I już będą bóle i będzie jaja. Będą jaja, no. Będzie ciekawie. Jakaś ciekawa ścieżka rowerowa, więc postanowię nią przejechać, bo jest ani z kostki, ani z byle czego, tylko fajna po prostu, więc pojedziemy nią troszeczkę. A temperatura, słuchajcie, 33 stopnie dzisiaj jest, więc jest co kręcić i trzeba uważać na siebie przy tej temperaturze, bo można fajnie się odwodnić i może być Lipton straszny. Także nawodniłem się odpowiednio na Orlenie, więc na jakiś czas starczy.
A odnośnie trzeciego treningu, to sądzę, że go nie wykonam, dlatego że chyba nie ma sensu męczyć nóg, bo 350 km to, to już jest naprawdę bardzo dużo, a to już praktycznie większa połowa nad morze, więc nie ma najmniejszego sensu przemęczać nóg, dlatego też postanowiłem, że dzisiaj przejadę 250, a potem normalnie już trasa nad morze, więc będzie wszystko fajnie i ok, mam nadzieję. No dlatego też dzisiaj trening, żeby nie przemęczać tych nóg, żeby odpocząć trochę, aby były siły, bo ostatnio naprawdę tak intensywnie ćwiczę, że wysiadły mi baterie całkowicie, zero sił, musiałem, chyba 3 dni jeździłem, aby dojść do siebie, bo mnie zaczęło wszystko boleć i wszystko było pod znakiem zapytania. A po dzisiejszej jeździe wszystko się okaże, co i jak. Proszę Państwa, Opole. Opole. Wjeżdżamy do Opola. A jeszcze do Opola, to w sumie jeszcze daleko do centrum. Ale jest Opole. Pięknie, prawda? Pojeździłoby się tutaj troszeczkę. No ale my jedziemy w tamtą stronę. A chwilkę odbiję, przejadę tutaj, zobaczę, co tutaj jest. Zaraz uciekamy na miasto, tam dalej, na rynek wejdziemy. Chwilusia, dosłownie. No chciałoby się tutaj troszeczkę pobyć, ale to nie jest ten cel. Także pięknie jest, cudownie, ale nie dla nas dzisiaj. Dzisiaj tchniemy dalej. Pozdrawiam z Opola. Osiemdziesiąty piąty kilometr. Mnie tak skurcz chycił w prawą nogę w udo. Nie umie jechać. No, rzadko się to zdarza teraz przy tych, ale się zaczyna. Więc już wyobrażam sobie, co się będzie działo. Teraz godzinę będę się męczył na bank, żeby mi to przeszło. Wyjeżdżam z Opola. No, ciężko. A kurka wodna, fez boli. No i właśnie to jest najgorsze w mojej jeździe, że dopadają mnie skurcze cholerne. Siła, wszystko jest, a jak człowieka dopadnie, to katastrofa, nie? Mam nadzieję, że uda mi się drugą część trasy dojechać w ogóle. No jak to dalej będzie tak wyglądało, no to lipa straszna, nie? Będzie porażka na całej długości. Właśnie, jak sobie radzę w ciężkich chwilach dla mnie ze skurczem, po prostu wstaję i rozciągam te mięśnie jadąc. Troszeczkę pomaga. Czasami modlę się, żeby było pod górę. Bo mnie po prostu tak nie boli. No ale kurde, 35 stopni, słuchajcie, jest 35 stopni. I tutaj różne właśnie czynniki działają. Gorąco, może za mało picia. Aczkolwiek dużo wychlałem, więc jakoś się do miejsca pierwszego, docelowego, do
dotoczę, że tak powiem. A później będę się martwił dalej, co dalej. Jakiś ciekawy kościółek i wieża tutaj. Jakaś stara. Bardzo fajnie się prezentuje, nawet nie wiem co to jest. Ale gorąc. Normalnie porażka, nie? Pogodowa na jazdę taką długą. Jestem wykończony już. Sprawa przedstawia się bardzo źle. Ratuję się czym mogę przed tym gorącem, ale powrót będzie, o ile będzie, nie wiem co będzie z powrotem. Do głowy mi jeszcze nie doszło nic, bo chcę dojechać tam, gdzie chcę dojechać. Ale z powrotem to mi chyba palnie w dekiel totalnie, nie? Słuchajcie, tego mi dzisiaj teraz trzeba. Naprawdę jak najwięcej cienia. Bo to, co cię robi w słońcu, to mnie przeraża. Może to być dla mnie koniec i to szybki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak widzicie, głowa zaczyna pracować. Organizm dostał jakieś dreszczy, więc albo się przegrzałem i jest źle. Albo to tylko chwilowe. No, najgorzej to jest to, że nikt mnie z to nie zabierze. Jak coś. Niemodliwie w jakieś ścieżki wjechałem przez chwilę, aby ulga dla ciała. Masakra, nie? Nie dziwcie się, że jestem taki wypompowany, ale te 100 km mnie tak wypompowało przy tej temperaturze 35 stopni. To jest porażka, nie? Normalnie tragedia. Zastanawiam się, czy w ogóle nie przerwię tej jazdy dla zdrowia. Muszę sprawdzić mapę, jak jeszcze daleko jestem do tych ruin. Mam zobaczyć. No, widzicie, słyszycie, co się dzieje z człowiekiem. Zamek jakiś fajny w Niemodlinie był, ale ja dziękuję, zrezygnuję z tego. 12 km mi zostało do Kopic, więc jakoś tam dotargam. Tam odpocznę, ale czy będę kręcił dronem, to ja już nie wiem sam, bo po prostu nie mam na nic ochoty. Pieprzone, kurde, skurcze. Ale kurwa boli. A nie wiem, kurczę. Najgorsze 110 chyba kilometrów w życiu. Jakaś tragedia. Pod wiatr, pod słońce. Całe szczęście trochę się chowie. Końca nie ma. Nie wiem. Kaj te Kopice są cholerne. Mogłyby się już pojawić. Się wykończę przecież, kurwa. Bardzo ciekawy odcinek się trafił, jak widzicie. O. Pindoli się pogoda, najlepsze z tym wszystkim. No, może być bardzo ciekawie. Latarki, słuchajcie, nie wziąłem, kurwa, z powrotem dobrej.
Same jaja będą dzisiaj. Jak ja wrócę, to nie pojadę na to morze chyba. Piznę tym rowerem i sobie odpocznę bardzo długo. Proszę bardzo, Kopice. Powinien mnie kopnąć w dupę za to, co dzisiaj zrobiłem. Bo nie wiem, czy wrócę w ogóle do domu. To jest pytanie. W ciul kilometrów mi zostało do przejechania. Chwilę odpocznę. Nie będę puszczał drona, po prostu już kurwa nie mam siły, nie? Także zobaczę, co to jest. Zjem coś i adios amigos. Nawet nie wiem, co to jest. Słuchajcie, wybaczcie mi naprawdę. Jakiś kościół na pewno. Tak mi się wydaje. Fajnie to wygląda, więc sobie popatrzcie. Kopice, pamiętajcie. I ruiny. Niedostępne oczywiście. Na razie nic nie widzę. Objadę to. Całość. Zajrzymy. Budynek mieszkalny. Ogólnie to jakiś tutaj prezentuje się tam to fajnie. I jesteśmy na miejscu. No, powiem wam, przedstawia się to super. No, zobaczcie. Kopice, zamek, ruiny. Pięknie się prezentują. A mi nogi pulsują jak szalone. O, ale mnie pogięło, słuchajcie. Dobra, popatrzyliście? No to super. No, no to macie, pierwsza połowa trasy jest za mną, a co dalej, to nie mam pojęcia. To jest wszystko pozamykane, jak widzicie, bramy, nie ma wejścia, także niestety. Pięknie jest, latać nie wolno, także drona sobie wziąłem na pokaz tylko, tak, o, żeby po prostu był, dla zwiększenia ciężaru roweru. Ja teraz muszę wrócić. Nie wiem, jak to zrobię. Mam ponad 140 km do domu, więc... No, więc nie wiem, jak to zrobię. Bo nogi są do wyrzucenia. Teraz mam zajebisty podjazd do góry. Długi. Zobaczę. No, nie ma co pieprzyć, tylko trzeba się wziąć w garść i jechać. Że teraz zobaczycie, co się będzie działo. Będzie rewelacja. Gdzie dojadę, nie wiem. Ale będzie głowa i psycha działała na bank. Dobra, spadam stąd, bo jest godzina 15, a latarki nie ma. Z przodu oczywiście nie wziąłem, zapomniałem. A 5 godzin to jest na dzień dobry, trzeba jechać teraz cały czas pod górę. Dobra, jedziemy. Zrobiliśmy taką rundkę dookoła. Proszę bardzo, przyjechałem tu i tu jest ta mysia wieża w Kopicach jeszcze. Jeszcze wam to pokażę, jak to wygląda. Bardzo fajnie wygląda. Prezentuje się zacnie, naprawdę. Proszę. No, fajna sprawa, powiem. Ekstra, nie? Ja wam powiem tylko tyle, że chyba nie dojadę do domu. Po prostu jestem wycieńczony na maksa. Pięknie. Dobra, spadam stąd, bo pełno kopruchów, tu fruwa chce mnie zjeść. Czy było 50 km, cholera, to byłoby fajnie. Ale jeszcze 3 razy tyle? Nie wiem, dobra.
próbuję sił gdzieś dojechać. Do domu najlepiej, nie? Ale nogi odmawiają posłuszeństwa. Każde naciśnięcie na pedał to jest skurcz po prostu. I co? Chciałem sobie przejechać na skróty? Kurwa, się nie da, no masakra, no szlak by to trafił, taki kurwa kawał muszę teraz z powrotem pindolić do... No nie. Zamiast jechać asfaltem, on sobie wymyślił las jeszcze, żeby się dobić na maksa chyba, nie? Kamieniory. Nie, to jest tragedia. To jest walka na śmierć i życie. Powiem wam. Dzisiaj. Trochę lepsza droga. Całe szczęście. Moi drodzy, oddaję się dzisiaj. Niestety, organizm już jest na tyle wycieńczony, że nie mam siły w ogóle cokolwiek mówić, cokolwiek kręcić. Dojeżdżam do Opola i kombinuję dalej. W sumie 100 km mi zostało do domu, ale nie wiem, czy dam radę. Do Opola dojadę, zobaczę, co będzie. Także zobaczymy się w Opolu i nie chcę, żebyście patrzyli na moje męczarnie. Dotarłem do Opola na peron. Teraz pociągiem wrócę do Lublińca. Z Lublińca mam kilka minut, dosłownie chyba 4, na przesiadkę do Tarnowskich Gór. Z Tarnowskich Gór te parę kilometrów dojadę do domu. Powiem tak, pogoda mnie wykończyła. Na ulicy było prawie 50 stopni, w powietrzu 35. No i mnie to wykończyło po prostu. 150 przejechałem. Jeszcze 100 miała być dodatkowo, ale no przykro mi bardzo. Poddałem się, przyznaję się. Na tym film w sumie skończę dzisiaj. Zobaczycie co i jak. Mogło być dużo lepiej. Ale niestety nie podałem. A co będzie z morzem? Jak teraz nie podałem, to i nad morze pewnie też nie podałam, więc najprawdopodobniej dam sobie święty spokój. I tyle. No, pozdrawiam serdecznie. Radio Mike. Cześć. Sorry.